Przed Państwem na tej scenie już za moment wystąpi grupa Grubownia z Chodzieckiego Domu Kultury w Chodzieży ze spektaklem Czyste Stopy. Ona zastanawiała się, jak to jest, jak każdy jest szefem na przykład w Twojej firmie? Nawet nie muszę sobie tego wyobrażać. Wyobraź sobie, że u nich tak jest. Na pytanie, kto jest jakby takim głównodowodzącym, kto był reżyserem tego spektaklu, odpowiedzieli, że oni wszyscy. Dodam jeszcze oczywiście, że grupa teatralna Grubownia, który tam też jest. Przepraszam. Przypomnijcie do porządku. Przepraszam, tak mi się wymknęło. Dodam, że grupa powstała w 2011 roku jako, uwaga, to jest takie trudne słowo, oddolna inicjatywa mieszkańców Chodzieży. Rozumiesz coś z tego? Myślę, że tak. Musimy tłumaczyć to? Chyba nie. Od tej pory samodzielnie opracowuje sztuki, interpretując gotowe teksty, a także pisząc własne scenariusze i reżyserując. Do tej pory zrealizowali 6 spektakli, z których aż 4 były w pełni autorskie. W swojej pracy często sięgają po groteskę, dotykając za jej pomocą tematyki konfliktów społecznych, stereotypów, różnic klasowych i światopoglądowych. Więc konkretnie. Konkretnie. Zatem zobaczymy za chwilę Czyste Stopy w wykonaniu Grubowni z Chodzieckiego Domu Kultury w Chodzieży. Wielkie brawa. Brawa. Przepraszam, szanownego pana. Można? Proszę bardzo. Dziękuję. Hmm.
A pan? Przepraszam. Pan co? Nie rozumiem. Przepraszam. Proszę pana. Pan jest. Jakby to panu powiedzieć? Proszę pana. Pan jest. No pan jest nagi. I z parasolem. Owszem, nie przeczę. Rozumiem. Przepraszam, gdzie moje maniery? Moja godność, Badilbon Tadeusz, bardzo mi miło. Proszę pana, Bystrzycki, miło mi również, w stopniu umiarkowanym. Co tam ciekawego piszą w gazetach, miły panie? No będzie gorzej. Nie, jak to może być? Jeszcze gorzej? Ale w jakiej dziedzinie? U nas za rubieżą? Będzie padało. Przezorny. Ubezpieczony. Badilbon Tadeusz. Tak.
Dlaczego pan jesteś nieubrany? Dlaczego pan nie masz ubrania? A dlaczego pan masz ubranie? Proszę pana, bo ubranie się po prostu ma. Każdy ma ubranie. Tamten pan ma ubranie. I tamta pani, proszę spojrzeć, tamta pani również ma ubranie. Zresztą bardzo ładne ma tamte pani ubranie. I tamci państwo, proszę pana, tak tamci państwo, również oni jak nic, mają ubranie. Wszyscy mają ubranie. Wszyscy mają ubranie. A pan nie masz. Czyli rozumiem, że chce pan podjąć dywagację na temat posiadania ubrania przez pana, panią, no i ogólnie państwa, bądź też nieposiadania go przeze mnie. Zakładając przy tym, że przyczyna pana stroju leży u źródła tak zwanego po prostu, bądź też bo tak. No ale trudno wszak jednoznacznie stwierdzić, iż ta przyczyna... Ja, proszę pana, nie zamierzam z panem podejmować żadnych dysocjacji. Mnie wręcz oburza, tak, proszę pana, oho, mnie oburza brak pańskiego ubrania. O! Przyjąłem pańskie odczucie. No to jest oburzenie związane z brakiem mojego ubrania. Jednak nie rozpoznaję do końca przyczyny uczucia. I czy mógł pan jakoś jaśniej określić swój stan uczuciowy? No to jest oburzenie dla lepszego rozpoznania owego stanu emocjonalnego. Pan, proszę pana, pan jest dziwny. Pan masz niepoprawny w głowie. Każdy ma jakieś ubranie. Każdy ma jakieś ubranie. Nawet te. O, świry mają jakieś łachy. Bezdomny Czesiek na Pierwszyńskiego też ma ubranie. Każdy ma ubranie. A pan nie masz. Pan masz tylko te. O, tak, pan masz te parasolkę pan masz. Po co panu ten cholerny parasol? No widzi pan, ten genialny przedmiot ja zawsze noszę przy sobie i służy do ochrony przed ewentualnym deszczem, o którym pan coś wspominał przed chwilą. Ja wiem, do czego służy parasol. Nie rób pan ze mnie idioty! Mogłoby się wydawać, iż zaprzecza pan teraz w sporym procencie mądrości, do którą przypisuje pan sobie wyrzekając się głupoty. Jednak pytanie o cel posiadania przeze mnie owego parasola, no jak nic jednoznacznie zaprzecza pańskiej domniemanej mądrości. I w tym celu proszę o rzeczywiste uzasadnienie pańskich słów odnośnie stanu pana umysłu. Ja, proszę pana, nie będę z panem wchodził w żadne dalsze dewaluacje. Dywagacje. Ani nawet deprawacje, a w ogóle to ja żegnam pana. O! Trudno pogodzić się z faktem, iż nasza defraudacja nie została zakończona. No a pan chce mnie już opuścić jednak. O nie, nie, proszę pana. Otóż to pan musi opuścić mnie. Wręcz przeciwnie, pan. Nie pan. Najmocniej mi przykro, ale pan. Bo widzi pan, ja tutaj mieszkam. Czesław, ten z Pieprzyńskiego, to miał chociaż ubranie, nie tak jak pan. No miał ubranie, ale takich storczyków... Skończ pani z tymi kwiatami i zejdź mi z drogi, bo przejść nie mogę.
Rozłożyła się stara i leży. A pan? Pan, przepraszam, co? O, właśnie tak. A pan co? Pani Bontadeusz, szanowna pani. Kłaniam się. Chodziło mi o pański strój, a raczej jego brak. I mnie, proszę pana, również chodziło o pański strój, a nawet jego brak. Więc pan zostaje. Macie państwo może ogórka? Naturalnie, łaskawa pani. Ogórek surowy, ogórek kiszony? Jakże surowy. Więc pani nie zejdzie, pani zostaje? Szanowna pani, ja tutaj mieszkam. Dzisiaj nie zejdę z pewnością. No może w czwartek. Tak, w czwartek na pewno. Muszę wstąpić do ślusarza. Zapraszam do mnie, droga pani. To tu, na ławce. Niedaleko. Wprawdzie mam jednego gościa, ale niezdecydowanego. Miejsca starczy. Co zabrać? Pomogę. Po moim trupie! Po moim trupie! Tutaj siedzę ja, proszę pana. I ja tutaj siedzę, ja stąd na pewno nie zejdę. Co to nie? Wprawdzie przyznaję, przyszedłem drugi, ale to jest ławka publiczna, proszę pana. Publiczna! Tak, ja z niej na pewno nie zejdę, co to nie. O, proszę pana, ja nie zejdę z czystej przekory, nie zejdę, tak, z przekory nie zejdę. Z pańskiej nagości też nie zejdę, tak. Z pańskiej nagości, bo ja nadal nie wiem, dlaczego pan nie masz ubrania. To niepojęte, ona nie zejdzie. A pan skąd się urwał? Ubierz się pan, a pani wyłaś. To nie publiczna sypialnia, ale już. Owszem, nie jest publiczna. Ja tutaj śpię, więc to moja sypialnia. Pani mi wręcz przeszkadza. Słyszeli panowie? Ja jej przeszkadzam. Jej jest sypialnia. Co to za brednie? Ja tutaj śpię, więc to moja sypialnia. Gdyby pani pierwsza tutaj spała, ja bym pani nie przeszkadzała. Ale to jest nienormalne. I to nienormalne. Nie można tak sobie mieszkać o tu i tak. Gdzie pani rodzina? Na sennej poświacie dostrzegam już gwiazdy, co błyszczą, co perlą. I trochę po cichu idę, i trochę po cichu jestem. To Siuniu, jak myśmy się dawno nie widziały. Antonina Kieczkówna, moja najukochańsza wnuczka, córka syna Jana. Albo córki Miłki. Tosiu, co tam ostatnio stworzyłaś nowego? Państwo, Tosia jest artystką, tworzy dzieła tak wspaniałe jak... Balenie, balenie, balenie! Józefa, zepsute nasienie! Do czego? Co za zepsuta dziewucha? Wulgarna! Ale nieprawda! I krnobrna! Żanetko! O czym śpiewasz zawsze? O miłości, mamo! I o czym jeszcze, kochanie? O zazdrości. I dyganiu. O dyganiu? O proszę, bo o czym ludzie chcą słyszeć, śpiewam. Oby nie było zbyt trudne. Dlaczego? Ludzie nie będą słuchać trudnego. Trudne jest nudne. Proste jest modne. Słońce gorące, usta. Płonące. Będę cię kochać, niczego nie żałować. Urocze? Daj mi! Pomarańcze! Pokornie ubierz mnie!
mnie! Po mnie! Genialne! Brutalne! Ta panienka jest źle wychowana! Nie można tak krzyczeć przy ludziach! W ogóle nie można! To dramat! Jestem podeszwą swojego buta. I obcas mój drewniany, ładny. Idę głośno, idę z daleka. Mrówkę, stwór czarny. Kroczy przede mną wielka. Nie zwraca uwagi. Myśl. But mój to dla niej ziarenka soli. Ja to rybka. Zaraz się zbliży. Czernością zaczerni. Bliskością ubliży. Przeszła. Patrzę. I druga, i trzecia. Te same czarnule mijają z daleka. Stoję. Torebka z ziarnkami ładnymi. I nie wiem. Czekam. Mrówy tej nogi przybrały człowieka wielkości. Te same. Ogromne. O, kiwnę czarnulowi z daleka. Nie patrzą. Nie widzą. Stwory potworne. Zabieram buty. Spakuję torbę. Cię z cicha przysiądę. Och, mrówa przebiega! Przepraszam. Przepraszam. Widzieli państwo może portfel? I zielony? Portfel? Portfel. Służący do przechowywania gotówki oraz dokumentów. Zaraz, zaraz! Mam tu pewną saszetkę! Akurat zieloną! Wspaniały kolor! O, to ten! To jego! Wybaczy pani, ale pierwszy znalazłem ten portfel. Pańska godność? Formaliński Jerzy? Kolor oczu? Zielony. Widzę piwno zielone. Panie! To mój portfel! Formaliński Jerzy! A formaliński od formalizmu czy od formaliny? Tam były pieniądze. Mało! Dokumenty, karty płatnicze! Karty? Jeżeli karty, to bardzo ważne. On może będzie zainteresowany naszą ofertą. Ja jestem przedstawicielem Bystrzycki. A te karty to... Tam są spore sumy! Spore? Trzyma pan pieniądze w plastiku? Niesamowite. Po co? Bo są bezpieczne. No jak widać, nie zawsze. Czy mogę dostać swój portfel? Jestem już spóźniony. Dzisiaj 30. NKF już się pewnie cierpi. Niespożyty krajowy fatalizm. Niezależny kulturowy futuryzm. Nie. Niezawisły, krytyczny formalizm. Wiedziałem, że od formalizmu. Pan formalista? Proszę pana. Ja jednak pana odwiedzę. Nie chcę mi się już tutaj siedzieć. Będę za minutkę. Czekam! Ale się absolutnie odmawiam. Niech pani zostanie. No nie, proszę, niech pani przychodzi. Nie, ja naprawdę odmawiam. Ja przejdę bokiem. Proszę, zostań. Proszę, proszę. Ale gdzie się pani pcha? No gdzie się pani pcha? Tutaj siedzę ja i ja siedzę tutaj. Proszę pani, ja na pewno nie zejdę. Zejdź pan. Ja przejdę bokiem. Ha, ha, ha.
Dobrze, zatem zejdę dla pani. Mój się zapieczuję. Przyjacielu. Przyjacielu. Po co mi te machy? Przyjacielu. Przyjacielu. Po co mi te machy? Człowiek. Człowiek nie jest już człowiekiem w swojej pierwotnej postaci. Przyjacielu, człowiek nie jest już człowiekiem w swojej
swojej pierwotnej postaci. O czym świadczą jego czyste stopy? Można się dosiąść? Zostanę na dłużej. A dokąd się babka wybiera? Co robisz, kurczę? Bombowo! Bombowo? Weź pan ten portfel. Już go nie potrzebuję. Ubierajmy się, państwo. Oby dokładnie. Niech krawcowe ozdoby się ją przesadne, żeby żadna ręka nie szpeciła na gością, a stopę odzieje uroczy but. Chlubą nam strój i sam jego smród. Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko.